numerem czwartym Jacek Golob, Ludwik Polonia Piła, 31 lat, 6 razy w finale, a największe osiągnięcie to złoty medal sprzed 2 lat zdobyty w Bydgoszczy. Jest jednym z faworytów tegorocznego finału, zwłaszcza, że w Parku Maszyn będzie miał wsparcie swego młodszego brata. Jakuś nie jeździ, Mirek nie jeździ, Majerski nie jeździ, ja nie jeżdżę, Rickardson nie jeździ, zobacz, jakie fajne zawody. Adams nie jeździ, Tomek tylko jeździ. Ciekawe jeszcze, kto nie jeździ, zaraz zobaczymy, kto nie jeździ. Zobacz. Się dzieje. Zobacz, ale jak trasę wybiera. Jacka Goloba próbuje zamknąć rywali, tak jest. Jacek Golob na prowadzeniu. Ale zobacz, co się dzieje. Zobacz. Kiepsko jakoś czuje się po tym pierwszym okrążeniu. Zobacz, przez tego. A Jacek Golob jak rakieta do przodu, jakby potwierdzając, że będzie dzisiaj należał do głównych aktorów tego widowiska. Zasz to. Nieco szybszy od Jarosława Hampela, ten teraz jednak kontratakuje Jacek Golob, czy Hampel, który zniknął w wyjściu z łuku, będzie szybszy minimalnie Jacek Golob. A więc jednak Jarosław Hampel... Widziałeś to? No nie? Popatrzmy jeszcze raz na tych najlepszych, na tych, którzy stworzyli dzisiaj to interesujące, momentami dramatyczne widowisko z tak niecodziennym zakończeniem. I teraz Jacek Golob, mistrz Polski na rok 2000. Już teraz chyba wierzy, że jest mistrzem Polski. Poczekaj. Ty mi tylko pomagasz, a ja sam robię, tak? Ja. To tam. O, kurwa. Przytrzymasz mi to, tata? Trzymaj. Poczekaj, nie, tu delikatnie, nie, w tą stronę. Ja w tą stronę robię. Nie, w tą stronę. Tu blisko, jeszcze bliżej. Ale gdzie bliżej, tata? Ty mi nie mów, jak się to robi. Pokrzywisz felgę, ej. Trzymaj to. No, trzymam. No, te opony, to coś nie daje tak robić, tak. To akurat... Rzekaj, weź to tak. Akurat się skup teraz. Ja to robiłem pół godziny na zawodach. A ty robiłeś od 80. Gdzie od 80? Od setki w lipnie. Tata, na pewno nie robiłeś tego w pół godziny, bo między wyścigami jest naprawdę dużo czasu, żeby to zrobić. Nie rób. Powiedz mi, po co ty mi przeszkadzasz? Denerwujesz mnie, rozumiesz? Mnie rozstajasz, ja nic nie wiem. Kumasz bazę? No spokój powinien być, kurwa. Cisza i wszystko powinno być ogarnięte, to ty kula mi tutaj fiksujesz. Często. Czy uczy chłopaka?
zrobimy tak, że tutaj pojeździsz sobie ósemeczki, tak? Na początku, żebyś się wjechał z motorkiem. Jest zimno, musisz uważać na trawę, która jest zmrożona. A później wjedziemy sobie na tor. Dużo błota? Tak, jest błoto, niestety na zakrętach. To dlatego błoto. Jak jest dużo błota. Ale to... nie ma dużo błota, tata, zobacz, no nie ma dużo błota, jest delikatnie błota. Ale dla niego w ogóle to jest tak. W ogóle. Czyli trasę trzeba było wybrać. To jest najlepsza trasa. Nie ma lepszej. Na tym torze nie ma lepszej trasy. Jest podjazd, jest zjazd, jest podwójny, podwójny. Zakręt i właśnie nie na piachach się nauczy odkręcać gazu. On się nauczy właśnie na takim trudnym torze, pod górę, gdzie musi odkręcić, bo nie podjedzie. No ja wiem, że hamowałeś. Młody, jest ślisko, a ty jedziesz tak, jakby było sucho. I zaraz znowu będziesz leżał 3 razy, rozumiesz? Kończymy. Ale powiem tobie, że ty to umiesz przejechać, no tak nie przewracając się i jadąc w ogóle na tym torze, to już jest dobrze. Także tutaj... Próbujemy jakoś tak popatrzeć na ciebie i porównać, jak Oskar się uczył i jak ty się uczysz, to każdy zawodnik jest inny, ale... Zdecydowanie tak. Dobra, na dzisiaj koniec. Bardzo fajnie, piąteczka. Bardzo mi się podobało. Pal motorek, jedziemy do samochodu, jak najszybciej się przebieraj. Bardzo, bardzo mi się podobało. Będziesz w piątek ze mną, w sobotę ze mną, w niedzielę ze mną. O Jezus Maria, ja nie dam rady z tobą być w piątek, sobotę i niedzielę. No dobra, jakoś tam to musimy ułożyć, no tak się da, to się da. No Janusz, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, piątek. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, piątek. Sobota, niedziela, poniedziałek, 4 dni. Ja pierdol. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. No trzeba wziąć ciuchów na 4 dni, to jest... Ale piątek to jest wyjazd, sobota to jest koncert, tak? No. Nie, piątek jest koncert. Piątek jest koncert. Sobota jest odpoczynek? Sobota odpoczywamy, dokładnie. Spanie mamy zorganizowane już bycie tam. A w niedzielę? W niedzielę jesteśmy już w Ostrowie. Aha, no. No dobra. A w poniedziałek? Mamy drugą prezentację. A. I wracamy w nocy. No dobra. No to musisz tak to zorganizować, żeby było wszystko jasne. Nie wchodzisz i jedziesz tutaj, nie jedziesz tutaj, czy tutaj, no już nieważne gdzie jedziesz. Jedzie tu zawodnik, tu. To ty nie wchodzisz mu tu. No ja wiem. Tylko ty mu wchodzisz tu. 3 metry. A ja wiem, tata, to jest grudziąc, no przecież. No tak, ale żebyś mi tego nie powtórzył z ostatnio. No tak. Patrz, tu wchodzisz, tu. Dobry. Tędy jedziesz tu i tu wchodzisz. Gdzieś Kasprzaka z Ostomkiem zrobił, Tomek jał tędy, Kasprzak mu tędy wszedł, Oskar. Tak. I by się wypierdolił tu, za. Ty możesz być drugi, możesz być trzeci, ale Oskar. Tak. Ty nie możesz być tutaj, nie tu, bo zawsze około zachodzisz i jesteś zawsze, kurwa, w drzewie, kurwa. To zrobiłeś, byłeś tu. Kurwa. Kurwa, to jest za wolno.
Ruska ta nie ma czasu! Potem będziesz płakał. Stojak, stojak, postaw! Darek, uważaj. Ale mocno, co? Ale nie. Dobra, dobra, dobra. Tu ze mną. Jak ty mogłeś nie być mistrzem Polski, jak nie jest takiego syna ty? Mniej więcej jak teraz, nie? Taki jesteś niesłuchany. Tylko po mnie nie skaczesz. No ale widzisz, że przynajmniej jestem sobą, nie? Najważniejsze. Na pewno. Być tak. Sobą, nie? No to ewidentnie jestem. No ewidentnie tak. Ja się tylko zastanawiam, o co takiemu dziecku chodzi, nie? Co on chce, nie? Co on chce w ogóle przekazać, nie? Co on chce powiedzieć? Ja się tutaj porę zastanawiam. Ja powiedziałem jedno zdanie, a ty żeś jechał tak, że... Byłem w szoku, nie? Naprawdę byłem wtedy w szoku. Ciekawe, co tutaj teraz będzie.